jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Ja mam pytanie do włodarzy teraz. Słuchajcie, mnie trzeba było w ogóle wziąć na tą konferencję, a nie jako tłumacza, to jest przesada jakaś. Zawodnik KSW... Adam, ty się pomyliłeś z zawodami. Ty powinieneś tutaj konferencjerem być się zawodnikiem. Ja dlatego mówię, Mariusz, nie oddam tego, tak łatwo skóry nie sprzedam. No, co to ma być? No słuchajcie, ja mam do włodarzy pytanie. Chodź, zakończcie razem tą konferencję. No przecież... Nie, to już zostawię koleżance, ona dobrze sobie radzi, ale pytanie to też prowokacyjne, jak mówiłem, to dla was też nie ma miękkiej gry. Słuchajcie, już KSW ile lat na rynku jest? 18 lat na rynku. Pełnoletni już jesteś. No to kurde, ja tyle mieszkam w Polsce a propos. Oglądałem walkę Mameda Pudziana, wszyscy przychodzili, teraz hale nie wypełniają. Mówimy, że friki nic nie robią, no ale oni rozpromowali waszego zawodnika, mnie na przykład. Czy będą jakieś działania, nie mówię tu konkurencyjne, bo tu nie ma co, bo my jesteśmy zawodowcami, to są friki, ale chodzi o medialność. Czy będzie więcej konferencji, czy będzie na przykład zatrudniani, będą inni zawodnicy typu frikowi, no, Pudzian, nie chcę... Ja ci opowiem, a których hal nie wypełniamy? Nie, no to było przykładowo. Byłeś na ostatniej gali twoich kolegów z High League? Ile było? Ile osób było? Czekaj, ale tu... Ile osób było w Łodzi? Odpowiedz. W Łodzi? Niespełna pół hali. Zobaczymy się w sobotę. Nie, ale bez tego. Poczekajcie. Ja jestem za... Ja jak najbardziej popieram. Ja wiem. Ale chodzi mi o to. Mamet, chodź mu zrobimy show we dwóch zaraz tutaj. Ile ogląda teraz konferencję? O to pytam. Ile osób teraz nie, ogląda? Nie, to jest źle zadane pytanie. My się nie specjalizujemy w robieniu konferencji, na których ludzie mówią sobie na mamę i biją się z plaskacza. Organizujemy galę MMA i możemy się potykać, jeśli chodzi o ilość sprzedanych biletów i oglądalność. I tutaj nie mamy kompleksów. Natomiast jeżeli chodzi, bo to jest pewien mit panujące o tym, jak to się super sprzedaje, dlatego że świetnie się sprzedają tak zwane boki albo peryferia, czyli konferencje, plaskacze, jutro cię wyrzucę z internetu, albo zrobię tam coś z twoją starą i tak dalej, i tak dalej. Maćku, szybko by się sprzedało, jakbym tutaj teraz stanął i gacie zdjął. Ja wiem. Na pewno byłoby od razu szum zamieszań, ale to nie ten poziom. Więc wiesz, natomiast no, rozliczanie nas za konferencji, no, nasi zawodnicy na siebie prawdopodobnie pluć nie będą. Czy będą bić się friki? To jest kwestia, gdzie jest postawiona definicja. To znaczy ludzie, którzy są znani z tego, że są na YouTubie, nie są zawodnikami? Nie. Wydaje mi się, że walka Mameda z Pudzianem w pewnym sensie mieści się w kategorii frikowej, ponieważ jest poza kategorią wagową. Ale jest oba walką... są zawodowcami. No ja wiem, ale to dlatego mówię o definicji, bo to myśmy wprowadzali frikowość właśnie w tym kraju. Właśnie dlatego zmierzam, do tego zmierzam. Chodziło tylko i wyłącznie o to, że zestawiliśmy zawodników, którzy teoretycznie, nominalnie, według litery sportu nie powinni się ze sobą konfrontować. Natomiast ciekawość, ich popularność, inne cechy niż rankingi decydowały, że do tej walki dojdzie. Dla mnie to jest frikowość. Jeśli frikowość przesunęła się granica w miejsce, w którym kończy się trening, zaczyna się internet i YouTube, to nie jest nasza branża. Okej, dobrze, odpowiedziałaś mi, dziękuję, ale bardzo proszę. Wiesz czemu ja zadałem to pytanie? Tak. Bo KSW, nie oszukujmy się, na całą Europę jest dużą organizacją i każdy marzy tu trafić. Friki też to chcą trafić. Znam nie jednego frika, który by z chęcią zawalczył w KSW. Do tego zmierzam. No i? Czy będzie zatrudniony jakiś frik? Skoro friki zatrudniają zawodowców, takich jak Rutek ostatnio walczył. Więc wiesz, dlatego pytam, czy jest możliwość zatrudnienia jakiegoś frika? Bo teraz możliwe, że ktoś nas ogląda z jakichś frików, wiesz, który marzy o KSW. I czy jest dla niego możliwość taka? Wszystko kwestia definicji, tak jak jest kwestią definicji, czym jest freak fight, to kwestią definicji... Tak, odpowiedz tak albo nie. No nie, no ale co ma odpowiedzieć tak albo nie? No tak. Przepraszam, 18 lat jest, tak, KSW? Ja uważam, że jeśli zatrudnicie kogoś z freak fightów, który słynie, powiedzmy, ze złych czynów czy ze złych przekazów, to uważam, że to, co wybudowaliście przez 18 lat, zatrudniając jego, stracicie. I tyle. Albo jesteśmy marką, albo idziemy w cyrk. No, brawa. Ja tylko bym od...
Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych.